Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu właśnie o tym. Ze mną jest oczywiście Awizonosz. Witam Was serdecznie, z tej strony Awizonosz i ze mną jest również, jak zawsze, Jakub Sykut. Dzień dobry, witamy w tym odcinku podcastu, o którym porozmawiamy o różnych tematach. Będzie to trochę skakanie po tematach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na początek, nagrywamy to dzisiaj 9 lutego 2024 roku. Czyli w piątek. I dzisiaj odbył się ogólnopolski strajk, protest rolników. My nie wchodzimy za bardzo w tematy polityczne. Ja tylko powiem z ciekawości, że ja nawet nie wiedziałem o tym, że on się odbywa. Właśnie do tego chciałem dojść. Nie wchodzimy za bardzo w tematy polityczne na tym kanale, ale jednak warto to odnotować w tym podcaście, bo to jest jednak protest ogólnopolski, cała Więc cała się właśnie Polska. Dowiedziałem, to dobrze. Więc właśnie nie słyszałeś o tym wcześniej. Nie słyszałem, bo jestem wycięty, sesja mnie bardziej przypomina to teraz, więc jakby jestem tak wycięty teraz ze świata przez to, że nie mam drona, więc... I właśnie odnośnie tego protestu, to odbył się on również w Legionowie na DK61. Zaczęli... Czy to jest ta inwestycja, którą mamy nagrywać? Oczywiście. I zaczęli protestować tam jeszcze przed Serockiem. To jest taka miejscowość na K, nie pamiętam dokładnie. Okej. I jechali przez Serock, przez Legionowo, aż do Jabłonnej i w Jabłonnie zakręcali na rondzie. I właśnie chciałem dzisiaj, specjalnie o 12 przyjechałem, bo o 12 mieli tam być mniej więcej. No tak. W tym miejscu, gdzie jest zawrotka, czyli w Jabłonnie, ale ich nie było i taka po prostu historia z tego dnia, że no chwilę poczekałem, ale w końcu ich nie było. Dopiero o 16. Kiedy przygotowujesz się na strajk, chcesz go nagrać i nie ma strajku. Tak, ale gdzieś tam, no o 16 już nie mogłem być akurat na miejscu, ale to właśnie taka rzecz. I odnośnie właśnie tego czekania, że czekałem w sumie z 2 godziny i tak mówię, kurczę, no już nie dam rady dłużej czekać i niestety no już opuściłem to miejsce, a odnośnie czekania na twój i w sumie nasz film odnośnie DK61. O tym chciałbym trochę porozmawiać. Co znajduje się na tej DK61, a co ma się znaleźć? Jaka tam jest przeprowadzana modernizacja? Znajduje się jedna jezdnia, mają być 2 jezdnie i to jest najważniejsza chyba zmiana. Tam też ogólnie całkowicie przy Zegrzu Południowym, przy naszym udobnym przystanku kolejowym w Wieliszy w centrum ma powstać duży węzeł, jeżeli chodzi o drogę. Tam będą wiadukty dla samej drogi krajowej. Czyli wiele ulepszeń. Wiele ulepszeń, usprawnień i faktycznie będzie szybszy wyjazd właśnie w kierunku Serocka. Może na początku jeszcze się chyba już zaczęły. Właśnie wytłumaczmy jeszcze, czym jest ta DK61. To jest droga, która jedzie, można powiedzieć, Jabłonna, Legionowo, Serock, przez Zegrze Południowe. Oczywiście. I cały czas prosto i aktualnie jest tam jeden pas ruchu w każdym z kierunków. W skrócie jedna jezdnia. Jest trochę, no myślę, że to trochę spowalnia kierowców jednak. No tak, znaczy tam jest krótki odcinek właśnie ten pomiędzy Zegrzem Południowym a Legionowym, gdzie jest właśnie ten odcinek, gdzie jest jedna jezdnia i po jednym pasie. Tam później już w Zegrzu zresztą zwróć uwagę, że masz 2 pasy. Tak, potem więc jest lepiej. Ale do Zegrza, zanim dojedziesz, to stoisz w tym korku i jest dramat. Ty byłeś tam dzisiaj, to powiedz, coś się już zaczęło tam tak, się? Tak, znaczy byłem, jeśli chodzi o tą inwestycję DK61 i jej przebudowę, to byłem tam chyba z 2 albo 3 miesiące temu. No to już dawno Shortsa, temu. Więc na początku, ten początkowy etap to jest wycięcie tych krzewów, drzewek, które by przeszkadzały w inwestycji, gdzie na których miejsc, które zastąpią ich beton, że tak powiem, i ta modernizacja. Twardy asfalt. Tak, twardy asfalt. Aż do zimy. Też wiele nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że może w tym miesiącu by nam się udało podjechać i zobaczyć. Plan był taki, żeby właśnie to nagrać poprzedni miesiąc, tylko nie możemy tego nagrać pierwszego filmu, jak jest śnieg. Teraz śniegu nie ma, chociaż dzisiaj sypie w sumie. Ale śniegu nie ma, więc można pojechać nagrać, tylko drona nie ma, więc no... No właśnie. Sytuacja się powinna z dronem rozwiązać w przeciągu tygodnia. Tak, ale myślę, że o tym jeszcze potem wspomnimy. Jedynie to, że całkowita wartość tego kontraktu to 266 milionów złotych, tego kontraktu na przebudowę. I on jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, tak, czyli taka przez, bardzo długa przez GDAKę. Mamy skrót GDAKa i wszyscy doskonale wiedzą od razu, o kim mówimy. Jeszcze warto co dodać, że aktualnie nie ma tam ścieżki rowerowej ani chodnika, czyli jeżeli chcecie sobie pospacerować na przykład z Legionowa nad Zegrze i wypocząć albo rowerem, no to się też pociąg bez KM, która jedzie raz na 3 godziny. Najlepsze. No właśnie, a jeśli chodzi o rowery, tam zbytnio nie ma trasy rowerowej, w ogóle nie ma, więc trzeba jechać tym ciągiem, gdzie jeżdżył auto. Znaczy w teorii w lesie jest jakaś ścieżka, ale to w lesie. Jak już dojedziesz do Legionowa, to już jest kiepsko. Więc na pewno się przyda i jestem ciekaw, jak tylko nie pamiętam, czy tam faktycznie drogi rowerowe będą planowane po bokach. W sensie drogi serwisowe, tak, ale czy drogi rowerowe? Z tego, co czytałem, to tak. To mają być również drogi rowerowe. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu. Znowu w Legionowie, dzisiaj trochę o Legionowie porozmawiamy. Dlaczego tak długo czekaliśmy na film podsumowywujący, w którym podsumujemy tunel w Legionowie? No film pojawił się po pół roku,
To nie jest najdłużej, bo film z Miaduszką Marsa powstał po roku. Ale tak, takie 6 miesięcy, więc my tam się cieszymy, ciepełko, pijemy wodę i inne atrakcje, a teraz jest środek zimy. Tak, jak zobaczyłem te kadry tutaj za oknem, zima i dzisiaj... A my tam mówimy, że jest gorąco i trzeba pić wodę. Ja takie, a tam było gorąco, naprawdę. No nie, no tak faktycznie wyszło, że tak to powiem, ponieważ film czekał na podsumowania. Podsumowania są bardzo czasochłonne, żeby je zrealizować, więc po prostu większość podsumowań jeszcze cały czas czeka. Pewnie jak wy to oglądacie, to już trochę tych podsumowań się jeszcze kilka pojawiło, ale filmy podsumowujące lub filmy o przyszłych inwestycjach, no po prostu z założenia zawsze czekają na czas, na moment, kiedy nie będę mieć niczego co innego opublikować, chyba że przydałoby się i mam akurat wenę, żeby zmontować taki film. No teraz nie mam ujęć z drona aktualnych, więc jakby siłą rzeczy nie mogę nic nagrać, co się dzieje teraz na żywo, chociaż mam teraz zastępczego drona, ale nie chcę go zbytnio używać, więc... Okej, czyli właśnie ten film trochę był odwlekany przez to, że były sprawy aktualne. Tak, były sprawy, aktualnie się coś działo, więc tego nie było i to nie jest jedyny film. Takich inwestycji w przeciągu ostatniego tygodnia się dużo pojawiło podsumowań, zresztą to można by nazwać tydzień podsumowań. To może trochę powiem o tej inwestycji, dlatego że jesteśmy zżyci z tym tunelem. Wiele razy tam przyjeżdżaliśmy. Przyjeżdżało się, patrzyło się, po błocie się chodziło. Tak, jakie są jadło nowe modernizacje. Nowe zmiany w tej inwestycji, no na pewno jest tunel. Tak, to jest dosyć duża zmiana. Z kierunków. Mało tego, jest jeszcze część pieszo-rowerowa, która była otwarta podczas budowy. A właśnie, część pieszo-rowerowa, to akurat dobra zmiana, bo wcześniej był wiadukt, jeżeli ktoś nie wie, znaczy właśnie... Znaczy było przejście przez tor, tak, tam był przejazd. Czyli był szlaban i tworzyły się korki, tak samo dla rowerzystów, pieszych czy samochodów. I dla wszystkich. Teraz to rozwiązanie jest na pewno bardziej ergonomiczne, szybsze i nie powoduje... korków, powiedzmy. A nie, nie byłem tam właśnie od czasu, kiedy został oddany do użytku ten tunel, więc się rzeczy trudno mi powiedzieć, czy się dałem korki. Na pewno coś, czego mi będzie brakować, to tych betonów, które stały i blokowały. A i tak, legionowscy kierowcy nie dali się. Tak, im. To była piękna historia, bo na początku były takie, że tak powiem, barykady z plastiku, które można było przesunąć i wjechać autem, pomimo, że tunel był nieczynny, a potem dołożyli żel betonowe, już nie do zdarcia. Takie barierki. Ale to i tak nie powstrzymywało kierowców, bo kierowcy po prostu wjeżdżali przejściem dla pieszych. Tak, ale to na początku, bo potem jak już był ten żelbeton, to już nie dało się w ogóle dojechać. Więc nie tak zostali ograni legionowscy kierowcy. Masakra. Ale znajduje się tam też także miejsce do odpoczynku. Oprócz samego tunelu, obok jest jeszcze rondo i miejsce do odpoczynku, gdzie jest wodopój. Ulubiony. Mój ulubiony wodopój, nie wiem czy on jest zimą. W sensie część wodopojów w Warszawie głównie, one znikają na czas zimy. I na pewno nie można z niego pić nawet, jak jest zimą, ale tak, jest wodopój. Dobrze, że takie kraniki są ustawione, tylko one są dobrze, jak są dobrze zrobione i tam na przykład osy się nie zagnieżdżają, bo tak w niektórych miejscach w Warszawie to tak niestety wygląda. Latem... A właśnie o tych wodopojach teraz, tak ogólnie, czy to jest w ogóle, czy ma to sens, bo to jest coś takiego, co chyba na woda początku... Woda za darmo, jasne. Jak ja pamiętam, to było gdzieś w szkołach amerykańskich, że możesz sobie podejść i napić się wody za darmo z kranika. Darmo. Potem gdzieś to zostało wprowadzone do Polski, z tego co ja tak pamiętam, a teraz możemy to zobaczyć na ulicach i jest to dość normalne. Czy jest sens w budowaniu właśnie takich małych inwestycji? Powiem tak, z mojej osobistej perspektywy muszę powiedzieć, że na pewno, bo ja jestem osobą, która zapomina o tym, że trzeba pić i później mi głowa boli na sam koniec. Natomiast wodopoje na pewno na plus, bo po pierwsze za darmo, po drugie i tak kranówka w Warszawie jest dosyć czysta, a po trzecie, jeżeli gdziekolwiek jesteśmy spragnieni, po prostu możemy się napić, więc jakby to jest dobre rozwiązanie, tym bardziej, że ono nie tylko jest dla nas, tylko również dla naszych zwierzaków, które mogą się tam napić na dole. A właśnie, bo czasami jest tak, że jest ten jeden dla człowieka i jeden... Tak, i jest ta medalniczka na dole i to jest według mnie świetne już w ogóle rozwiązanie, więc jakby dwa w jednym. No w temacie w upały, więc nie, to jest na duży plus i dobrze, że w Warszawie te wodopoje znikają właśnie na zimę, żeby nic im się nie stało. Ale to jest tak, że po prostu one są, tylko że nie ma tam wody, tak? Czy nie, w Warszawie całkowicie? Są całkowicie wyjmowane, po prostu jest studzienka zamykana. Bo to jest na miejscu takiej studzienki trochę innego kształtu, okrągłej i po prostu się ją wyjmuje cały się ten wodopój i się to zamyka. Właśnie ciekawe, że często rozmawiamy o wielkich inwestycjach, a dzisiaj taki trochę małe taka mniejsza rzecz, cieszą. Ale przydatna. Dokładnie. Na pewno. Ja akurat czasami jak już jestem spragniony, znaczy ja raczej nie zapominam o tym i zawsze mam gdzieś tam ze sobą buteleczkę wody, to aż tak bardzo z tego nie korzystam, ale od czasu do czasu się zdarzy. Ja u mnie na uczelni mam taki wodopój, tylko trzeba mieć jeszcze coś w co wlać to i to jest większy problem. A u nas na uczelni jest taki wodopój, że musisz zapłacić i wtedy masz wodę. To nie, to tak, to ja nie lubię. A, czyli masz ekskluzywnie. Ekskluzywnie, za darmo. I jeszcze jest opcja ciepła, zimna lub room.
A butelkowana, znaczy nie butelkowana, tylko gazowana, nie gazowana? Nie, aż tak to nie. Rozumiem. Ale dobra, tak to jeżeli... No? To powiem ciekawostkę, dygresję. Dygresja a propos Wośpu. Na Wośpie można było w McDonaldzie, nie sponsorowane, ale w McDonaldzie można było uzyskać kawę, herbatę i wodę. Tylko to nie była woda butelkowana, to była woda nalewana do takiego typowego kubka do coli. I ja oczywiście piłem wodę i była opcja. Woda ciepła, woda zimna, woda gazowana, woda niegazowana. I oczywiście byłem zimną, niegazowaną. Wiecie, jak to pobudzało? Wow. Ale nigdy nie piłem w McDonaldzie wody w zwykłym kubku McDonalda. Nie, chyba można kupić wodę w McDonaldzie, tylko na żadnej jest w butelce plastikowej. Tak, no właśnie. Więc to było tak surrealistyczne. Jeżeli już mówimy o restauracjach, o jedzeniach, to ostatnio był Wielki Czwartek, tak zwany czwartek. Tłusty czwartek. Fat Friday, tak, tłusty, a co powiedziałem, Wielki Czwartek. Tak. Nie, tłusty czwartek, oczywiście. Przyznajcie, ile zjadłeś pączków? To było moje pytanie byłem do ciebie. Pierwszy. Ile? No, ja zjadłem chyba 6. No i czekaj. Tak mi się wydaje. Dwa w drodze, dwa na miejscu i małych pączków to dużo. A gdzie jechałeś? Jaka podróż? Na uczelnię, sesja. Ale nie, 6 pączków plus jakieś pewnie jeszcze 6 małych pączków, więc... No to, ale nie wiem, w sumie o tej fenomenie tego dnia. Jest to ciekawe na pewno, w ogóle... Jak byłem młodszy, mogłem mieć więcej pączków. W ogóle są takie dane, że 176 milionów złotych tak sumarycznie wydają Polacy właśnie tylko w ten jeden dzień na te słodkości. Wow. I ja trochę, oczywiście Wielki Czwartek, czwartek, w którym jemy dużo pączków, czyli tłusty czwartek, jest trochę taką tradycją, ale aż nie pędzę za tym, także muszę zjeść te pączki, że nie wiadomo co, jak mam ochotę to zjem, jest oczywiście trochę taka większa chrapka na to, no bo jednak wszędzie to nagle jest, tutaj promocje, tutaj się sklepy. Jak wchodzę do cukierni, do piekarni bardzo często chodzę, żeby coś sobie kupić do jedzenia i wchodzę i patrzę na te pączki, na tak po prostu stoją takimi rzędami, takie... No jak pan was nie zjeść? No właśnie, ale czasami jest coś takiego, że w ten czwartek, tłusty czwartek, mamy większą ochotę na to. I jestem ciekaw, czy już tak mamy gdzieś to w swoich genach, że jak przychodzi ten czwartek, musimy coś zjeść, czy po prostu miesiące... przez marketing szeroko rozumiany medialnie jakoś, tak jesteśmy nastawieni na to. Czyli ja już jestem nastawiony, że jak jest tłusty czwartek, to wiadomo, że trzeba zjeść pączki, a przez ostatnie i tak 2 miesiące chyba nie dam prawie żadnego pączka. Małe pączki się nie liczą, bo ich wcinam nieskończoną ilość. Ale takich normalnych pączków to właśnie dawno nie dam, więc takie, jak już jest tłusty czwartek, to ja nie zjem. Tak, ale właśnie jeszcze do tej kwoty chciałem nawiązać, że to jest naprawdę dużo pieniędzy i się nie dziwię trochę, że sklepy się aż ścigają, kto da taniej. Mi się bardzo podobała akcja promocyjna. Właśnie połączona z 1670 i właśnie z pączkami. Nie przypomnę sobie w tym momencie, ale po prostu była tak w perełkę. A, że było tam nawiązanie, tak? Tak, było nawiązanie do tego serialu, więc jakby bardzo mi się podobało. A nie oglądałem go jeszcze. Musisz to nadrobić. Ale właśnie będę musiał to zrobić, bo to jest chyba taki serial trochę zabawny, trochę historyczny, tak? Wyobraź sobie serial polski, który każdy chce obejrzeć. No to już dawno takiego nie było. Rancho, to jest dobry serial. Tak, ale to jest taki faktycznie serial, który w końcu się pojawi jakiś dobry, sensowny i jeszcze na Netflixie to już jest w ogóle. Chyba obejrzę, po tej namowie jak najbardziej. Ale Avizo, masz dzisiaj przed sobą pewną rzecz. Tylko powiem, że to nie jest mój typowy film, bo ja nie lubię filmów ogólnie kostiumowych, a tutaj jednak mnie zainteresowało. Tak, mam przed sobą dzisiaj nietypową rzecz. Masz przed sobą, jak widzę dobrze. Dokładnie, mam swój indeks z mojej uczelni. Tak, u mnie na uczelni są normalnie zielone indeksy. Pewnie większość z was nawet nie wie, co to jest. Indeks, ja tutaj mam normalnie oceny i w ogóle, co nie, jakby sobie muszę wpisywać wszystkie ocenki i muszę chodzić po wykładowcach. Tak, po staremu. Każdy przedmiot to jest każdy wpis. Ja muszę tutaj każdego wykładowcę wpisać, każdy przedmiot i inne aspekty. No i taki indeks, z nim mogę podróżować podczas sesji. I po sesji muszę go później zdać do indeksu, inaczej jest kara za to jeszcze. Ale tak, taki piękny z wielkim... Czyli jest tak, zbierasz tutaj swoje oceny, musisz je podpisać, że tak powiem, fizycznie u wykładowcy. Tak, dokładnie. I potem jeszcze raz idzie, to jest przepisywane do komputera, do systemu. Nie ma u mnie komputerów. Znaczy do systemu tego całego, tak? Nie ma systemu, nie jest tylko i wyłącznie wszystko papierowe. Nie nawierzesz mnie w tym wieku już teraz. No, bo jeszcze mam taką karteczkę. Nie, naprawdę mówisz teraz? Tak. Nie macie żadnego USOS-a? Nie. Librusa, Dzienniczek Plus? Nie ma nic mam takiego? Forum. A
ale czym jest forum? Forum jest takim tworem, który powstał w 2000 roku i dalej działa. I tam są wszystkie informacje najważniejsze. Jeżeli znaczy zazwyczaj ja informuję wszystkie osoby na roku, jeżeli jest jakaś informacja, znaczy na roku, na wszystkich rokach, ale jak jest jakaś ważna informacja, to ja informuję, a jak nie ja informuję, to jest na forum. Nie ma u mnie elektroniki, jakby... Czyli co z tym robisz teraz? Jak masz już wszystkie oceny, powiedzmy? Oddaję do sekretariatu. I co oni dalej z tym robią? Utrzymają gdzieś? Przypisują do... Znaczy sprawdzają, przypisują to do wersji papierowej gdzieś jeszcze i później to po prostu czeka na kolejną moją sesję i tyle. Aha, czyli wszystko jest na papierze, no to... Tak. No to wszystko to tutaj... Jeżeli bym utracił indeks w tym momencie, byś go zapalił, to bym stracił wszystkie oceny może z moich ostatnich pięciu semestrów. Nie ma mowy. Pięciu semestrów, proszę bardzo. Indeks jest... dobrze, otworzę na losowej stronie i dobrze. Zobaczymy. Ocena 5, 8 luty. Jest oczywiście podpis. A to jest wczoraj. A czy tutaj są nazwy przedmiotów? Tak, ja muszę je wpisać własnoręcznie, więc muszą być czytelne, to jest najgorszy ojejku, problem. No właśnie widzę, że własnoręcznie. Nazwisko, nazwa przedmiotu, reżyseria dźwięku. A? 5. Warsztaty. O, to cofnąłeś jakoś daleko. Learningowe. Ale tak, ale bez... Zaliczam. A po prostu no, po prostu zaliczam. No dobrze, trochę tego jest. To nie będę oczywiście wszystkiego czytał. No wiesz, ale no jednak to jest 5 semestrów, a tych przedmiotów mam dosyć dużo. Ale zaskoczyłeś mnie, bo myślałem, że jeszcze macie w systemie to wpisywane. Nie. Bo teraz jest coś takiego jednak, że te papierowe dzienniczki, indeksy znaczy, są... ogólnie takich indeksów na uczelniach nie ma w ogóle. Wszystko jest przepisywane dalej. No bo teraz w internecie możesz sobie wszystko tak zobaczyć, nie? Więc, ale u mnie to proces jeszcze nie naszedł na uczelni. Więc... Na przykład jakbyście mieli jeszcze jakiś w internecie system, to moglibyście to przepisać do internetu i to by było dwa razy roboty w sumie. Znaczy, mogłoby być po prostu wszystko w internecie, nie no musimy z tym chodzić, przykład, nie? No. A tak to za tydzień muszę przyjechać na sesję tylko właśnie po wpis, bo wtedy będzie wykładowca sprawdzał nasze prace. Jak już nam sprawdzi, to po prostu muszę przyjechać po autograf. Więc jakby na przykład wczoraj był czwartek i tylko właśnie po jeden autograf musiałem przyjechać na uczelnię, żeby mieć. Dobra, skończmy już te studia, bo się tak, zaraz zagotuję. Ale ostatnie pytanie, szybka odpowiedź. Dlaczego ostatnio jesteś trochę nieobecny, jak tak rozmawialiśmy gdzieś w kuluarach? To znaczy, że czy to jest spowodowane tym, że nie masz teraz drona? Jakie masz plany odnośnie tego drona? I czy przez to, że mniej nagrywasz, masz trochę więcej czasu dla siebie? Znaczy, bardzo dużo teraz czasu spędzam dla siebie i z moimi znajomymi. I tym się jeszcze będę zajmować w przyszłym tygodniu, ale fakt, że nie mam drona i de facto nie mam jak nagrywać żadnych nowych filmów jest na pewno tutaj dużym elementem, bo jakby, tak jak powiedziałem, ja mam już wypożyczonego drona od znajomego, ale ja się rzeczy nie chcę nim latać, bo to jest zupełnie inna maszyna, jak już się przyzwyczaję do czegoś latania, po prostu chcę tym nagrywać, bo i tak wszystkie filmy później lecą po tym samym schemacie, a już mało, rzadko mam jakieś filmy, które nagrywam z jakiejś inwestycji tylko raz. Zawsze nagram ją później cyklicznie, więc nie chcę się przyzwyczaić do czegoś, czego nie będę, tylko jeżeli będę musiał, a no czekam, no jakby... Bez drona nie nagrywam zbytnio filmów, nie było żadnych ciekawych konferencji w tym tygodniu, więc ja nawet zbytnio nie wychodziłem na dwór. No, czyli bardziej czas taki dla siebie, ale i tak jednak na bok. Ten element, czyli mój indeks był najważniejszy, bo teraz mam właśnie tydzień sesji, po feriach zimowych nastąpił po prostu tydzień i teraz a trzeba jak przeżyć. Z dronem, bo jest rozwalony, wypożyczasz teraz od kolegi, czy planujesz kupić? Z dronem jest aktualnie problem, bo nie ma części do niego w Polsce nawet, więc... Temat drona starego na razie sobie odpuszczam, w sensie będę musiał do nich pojechać po ten jeden silnik i go wystawić na woźb, to jest mój cel aktualnie. A czy właśnie będziesz raczej skłaniasz się do tego, żeby kupić nowego, czy naprawić tak, starego? Raczej nowego, tym bardziej, że jest na promocji, więc bardzo mnie zainteresowało, walentynki i tak dalej. Od siebie dla siebie, jak tak, to jest, jakby to jest mój element. Najlepszy element. Prezent. To for you, czyli jest właściwie dla mnie to for me zawsze w McDonaldzie, ale już tak wracając do drona, tak, dron jest teraz taniej i jakby się tak zastanawiam, że no nie, no jak nie kupić teraz. I tak chciałem kupić w tym roku nowego drona, a w sumie a nie jest to taki koszt drone. Mniej więcej takiego to jest drona? 9 tysięcy, 5? No właśnie miało być 9, a jest teraz za 8, bym go wyciągnął, więc jakby 750 zł taniej to jest dobra oferta. No 8 tysięcy to już dobre autko. Albo prawko. Ja pamiętam, że miałeś w tym roku robić prawko. Tak, na to mam odłożone osobne pieniądze, więc o to się nie bój. Ale dobra, te ale tematy po sesji kiedy kolejnej. Myślę, że będziemy je jeszcze kontynuować. Oj, na pewno. Szczególnie ten z dronem mnie interesuje. Może jest za tydzień jeszcze już by parę się ciekawych udało. Innych tematów, które kiedyś poruszymy. Tak, więc. Dla bacznego oka piszcie w komentarzach. Baczne dobrze. Oko na podcaście na Spotify. Tak, no. A jeżeli ktoś nas nie widzi, tylko słyszy na Spotify'u, to jak zawsze pozdrawiamy oczywiście. Do słuchania. To był podcast właśnie o tym. Dziękujemy za wysłuchanie. Był ze mną oczywiście na razie jeszcze bez drona, ale może już kiedyś z dronem. A Wizonosz? Już za tydzień, znaczy tak. I ze mną jak zawsze. Jak zawsze, Jakub Syku. Do usłyszenia. Cześć!